Witam serdecznie, Kamilu. Dzisiaj mam dla Ciebie pewną niespodziankę. Zrobi się na pewno bardzo sentymentalnie. Być może pojawić się łezka w oku na to wspomnienie z czasów młodzieńczych. Pod tą szmatką znajduje się pewien smakołyk, który niegdyś przyprawił Cię o gorzkie łzy. Czym chata bogata? Nie jest to być może miska dla psa, ale chodzi mi o oddanie tego klimatu. No jest podobna, no co zrobić. Więc najpierw otworzymy sobie poprzeczkę. No, to muszą być bardzo fajne smakołyki, cholera. Smakołyki. To muszą być fajne smakołyki. Żarcie dla piesków. No to co, Kamilu? Za mamusię? Za mamusię. Muszę przyznać, że nie jest takie złe. Za tatusia. Pamiętasz swoje odzywki? Nie zjem tego! Jesteś chorym bydlakiem. A ja uważam, to jest całkiem smaczne. Nie wiem, o co taka cała afera była. Bardzo smaczne. Nałóż mu całą łychę, co się będzie chłop zaskał. Bardzo smaczny. Zawiera dużo białka, soli mineralnych. Bierzesz, co się da. Na drzewo nie ucieka. Nie odejdziesz od stołu, dopóki to nie zniknie. Dawaj. Szybkie tempo. Dasz radę, Kamil, dasz radę. Jeszcze dwie łyżki. Za dziadka. Dziadek już zaraz fajerem, ale chuj. Zobaczcie. No i ostatnia. Za wujka, co sra w pampersy. Tak wygląda prawdziwy mistrz wrestlingu.